Proszę o uwagę, będziemy wręczać nagrody dla najlepszych. Na początek może poprosimy zwycięzczynię konkursu rzutów za trzy. Kinga Leder. Kinga Leder, gratulacje. Okej. Drugi z konkursów wygrała reprezentacja zespołu OCB. Byli najlepsi w drużynowym rzucaniu punktów. Zapraszam. Trzech przedstawicieli OCB, którzy brali udział. Tak, nagrodą jest symboliczna kwota pieniężna i statuetka pamiątkowa. Okej. Teraz zapraszamy dziewczyny z, jak zwykle, które zajęły trzecie miejsce w konkursie. Zapraszamy reprezentantkę, chociaż jedną, zespołu jak zwykle. Tak. Gratulacje. Pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy. Dobrze, czas na drugie miejsce w kategorii dziewczyn. Zapraszam drużynę albo przedstawicielkę zespołów Suchary. Nagrodą jest piłka i symboliczna kwota pieniężna. Suchary, nadciągają Suchary. Aczkolwiek to nie w takim składzie grały. Pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy. Gratulacje. No i oczywiście najlepsze z najlepszych. Atomówki. Dziewczyny z Wołomina. Gratulacje. Nagrodą także są piłki, jest piłka i kwota pieniężna. Świetnie, dziewczyny w komplecie są, wielkie gratulacje. Dobrze, teraz mężczyźni. Gumisie, trzecie miejsce. Zapraszamy. Nagrodą jest symboliczna kwota pieniężna. Gratulujemy. Walczyli dzielnie, ale przegrali. Zapraszam wszystko jedno, zdobywców drugiego miejsca. Wszystko jedno. Nadciągajcie, zapraszamy, pokażcie się.
nasi reprezentanci. Okazaliśmy się gościnni, ale to nie szkodzi. Pamiątkowe zdjęcie było? No i najlepsi z najlepszych. Zapraszam gości z Siedlec, którzy wygrali chyba wszystko, co się dało wygrać. OCB! Wielkie brawa! Szanowni Państwo, na koniec chcieliśmy jeszcze podziękować gospodarzom tego miejsca, czyli pani burmistrz Elżbiecie Radwan oraz panu dyrektorowi Krzysztofowi Milczarkowi. Zapraszam, Mariusz. I bardzo dziękujemy. Teraz także obchodzimy szczególny dzień, obchodziliśmy w piątek 60. urodziny naszego dyrektora, pana Krzysztofa Milczarka. Wszystkiego najlepszego, 100 lat. Dziękujemy bardzo. I zapraszam jeszcze o zabranie głosu gospodarzy tego miejsca. Proszę bardzo, pani burmistrz. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, że tak licznie uczestniczyliście w naszym turnieju. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, wszystkim zawodnikom, wszystkim osobom, które tak dzielnie tutaj pomagały przy aranżacji tego wydarzenia. Ale tak najbardziej chciałabym podziękować mamie Ewy, bo to ona jest z nas wszystkich najdzielniejsza. Panie dyrektorze, proszę podtrzymać dyplom. Na pani ręce, za pani dzielność. Oczywiście, proszę Państwa, ten cel, który tutaj, dla którego walczyliście, jest szalenie szczytny. Ja cieszę się, że ta sala w tej szkole po raz kolejny mogła dać komuś odrobinę uśmiechu i szczęścia. Myślę, że tak jest. Ja serdecznie zapraszam do takich inicjatyw. Zawsze ta szkoła i ta hala jest otwarta dla takich osób, które chciałyby organizować turnieje i to w takim celu. A ja przekazuję swoje kwiaty, jako już starszy pan, tej młodej damie, niech cieszą jej oczy. Dziękuję wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że turniej się podobał. Prawdopodobnie się zobaczymy za rok, ewentualnie jeszcze w te lato. Pieniądze, które wszyscy tutaj przekazali ze wpisowego, zostaną przelane na konto Ewy, które pomogą w leczeniu jej. Dziękuję. Ja chciałabym podziękować za uczestnictwo. Chciałabym podziękować za uczestnictwo w turnieju, za pomoc w organizowaniu tego turnieju, za wytrwałość, przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim drużynom, które grały charytatywnie, które grały dla mnie charytatywnie i jestem im bardzo wdzięczna za pomoc. Bardzo jeszcze raz dziękuję z całego serca. Chciałam też podziękować pani burmistrz, która pomogła
w zorganizowaniu tego turnieju i włożyła cały wkład w pomoc dla mnie, żeby mi się udało na konsultacje pojechać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale nie jest to moja zasługa. To jest zasługa mieszkańców i całego łańcuszka ludzi dobrej woli, ludzi, którzy mają gorące serca, ale też nie ukrywajmy, otwarte kieszenie. Pomagajmy, zawsze warto. Dziękuję bardzo.